przypadkowa osoba zobaczyła w rzece w Uszwicy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj jesteśmy w Orzęcinie. To taka w zasadzie niewielka miejscowość w województwie małopolskim i w zasadzie niewiele się tutaj dzieje, jak w tysiącach miejscowości w Polsce. Czasami ktoś wspomni Sławomira Mrożka, dlatego że tutaj się właśnie urodził. Ekscytujące było to, chociażby przez pewien czas, że trzech 15-latków rozwaliło na miejscowym stadionie około 50 krzeseł. No i to, co wydarzyło się 3 stycznia 2019 roku, przerosło chyba wszystkich. To jedna z takich historii, które się opowiada, powtarza, przekazuje z pokolenia na pokolenie. I dzisiaj właśnie o takiej historii. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Grażyna i Czesiek pochodzili właśnie z tych okolic. Czesiek z Orzęcina, a Grażyna z Wisowatek. To jest właśnie ta miejscowość. Jak to młodzi ludzie poznali się, zakochali, potem wzięli ślub. Urodził im się także syn. No ale to jest okolica, gdzie raczej trudno o pracę. Czesiek i Grażyna chcieli żyć lepiej. Chcieli znaleźć lepszą pracę, ponieważ w okolicy trudno o pracę, postanowili wyjechać do Anglii, do Londynu i tam szukać szczęścia. I faktycznie w roku 2005 pojechali do Londynu, tam mieszkali, tam pracowali, tam żyli, ale jednocześnie tutaj budowali dom. Z formalnego punktu widzenia ten dom należał do Grażyny, dlatego że zaczęła go budować jeszcze przed tym, jak wzięła ślub, więc no, należał, jak powiedziałem, właśnie do niej. Gdzieś na początku stycznia 2019 roku Czesiek przyjechał do Orzęcina. Grażyny wtedy z nim nie było, miała przyjechać za kilka dni. I faktycznie Grażyna przyjeżdża 3 stycznia 2019 roku. Są tutaj wszyscy. Zatrzymali się w domu rodziców Cześka i tam mieszkali. To miał być krótki pobyt. Jakby przyczynkiem do tego, że przyjechali, miał być właśnie ten dom. Grażyna miała przepisać bowiem dom na Cześka i na syna. Miała to zrobić za 15 tysięcy funtów. Taką kwotę miał przekazać Czesiek właśnie Grażynie za to, że ten dom będzie należał także i do niego. Jak mówił Czesiek, wszystko jest w porządku, w małżeństwie dzieje się wszystko ok, a przepisanie domu miało być tylko formalnością. Z tego przepisania domu nic nie wyszło. Byli wprawdzie u notariusza, ale okazało się, że Grażyna nie ma odpowiednich papierów. No, w związku z tym nie mogli podpisać aktu notarialnego. Ponieważ przyjechali na kilka dni, Grażyna miała wrócić do Londynu 4 stycznia. I rzeczywiście oni zniknęli. Wszyscy myśleli, że wrócili po prostu do siebie, do Anglii. I tu spore zdziwienie, dlatego że następnego dnia dzwoni Czesław i mówi, dzwoni tutaj do kuzyna w Orzęcinie i mówi, że w domu w Londynie nie ma Grażyny, że on nie wie, co się z nią stało i no, jest zdziwiony, zszokowany, prosi także kuzyna o to, żeby powiadomił policję, no i żeby zaczęli Grażyny szukać. W czasie rozmowy z policjantami Czesiek mówi, że 3 stycznia, a więc w dniu, kiedy byli u notariusza, chciał wieczorem oglądać mecz, że kiedy zaczął go oglądać, no zobaczył, że żona jest mocno zdenerwowana, więc zrezygnował z tego.
ich syn zaczął głośno płakać, więc poszli wszyscy do jednego pokoju, położyli się obok syna, syn wtedy spokojnie zasnął i oni także zasnęli. Kiedy rano obudził się, zobaczył, że Grażyny w mieszkaniu nie ma. Trochę był zdziwiony, ale pomyślał, że być może poszła po bułki, ale Grażyna nie wracała. Po pewnym czasie przez komunikator przysłała mu wiadomość, że jedzie sama do Londynu i tam po prostu wraca. No, uznał, że to rzeczywiście tak jest, że Grażyna nie chciała z nim wracać. Wobec tego wrócił, zabierając syna. Kiedy przyjechał do Londynu, zobaczył, że Grażyny tam nie ma i wtedy rozpoczął poszukiwania. Rozpoczęły się poszukiwania Grażyny. W sumie około 300 ludzi zeszło się tutaj, żeby jej szukać. To byli strażacy, i sąsiedzi, i znajomi, mieszkańcy, policjanci oczywiście. Jak widzicie, no to jest olbrzymi teren do poszukiwań. Przeszukano około właśnie 700 hektarów, no ale to jest teren trudny do znalezienia kogokolwiek, jakieś parowy, jakieś rzeczki, wgłębienia. W sumie nic z tych poszukiwań nie wyszło i nie było wiadomo, co się stało. Tutaj okazało się także, że to, co mówi Czesiek, a więc to, że żyli zgodnie, że małżeństwo układało im się zupełnie w porządku, no to się okazało zupełną nieprawdą. W małżeństwie Cześka i Grażyny źle się działo, a nawet bardzo źle, dlatego że już była sprawa w sądzie, po prostu rozwodzili się, rozchodzili, a przepisanie domu było wynikiem podziału majątku. Czesław powiedział także, że żona od około 2 lat ma kochanka, to jest Kurt Sardar, który mieszka właśnie tam w Londynie, że obydwoje przypuszczalnie chcą razem żyć, że to jest związek, który już trwa właśnie dłuższy czas. Sam Sardar, ten Kurt, powiedział, że rzeczywiście jest z Grażyną blisko związany. Nawet namawiał ją kilkakrotnie do tego, żeby o ich związku powiedziała ojcu tutaj w Polsce, ale Grażyna nie chciała o tym słyszeć. Może dlatego, że nie chciała rodziny martwić. Sardar wyznaczył nawet nagrodę 100 tysięcy złotych za jakąś taką informację o tym, co się dzieje z Grażyną. Sam Czesław bierze w jakiś sposób udział w poszukiwaniach, martwi się, występuje w mediach, występuje w telewizji, mówi nawet o tym, jak on w tej chwili będzie żył bez Grażyny. Trwają te poszukiwania, no ale nikt nie wie, co się stało z Grażyną. Dopiero za jakiś czas, w zasadzie za kilka tygodni, pojawiły się nowe elementy tej tragedii. Policjanci, którzy szukali Grażyny, ustalili, że Grażyna do Londynu nie dojechała. Mało tego, nawet wyglądało na to, że nie wyjechała z Bożencina i gdzieś tutaj musi być. No, szukano, ale nic z tego nie wychodziło. Czesław mówił o kolejnych jakichś takich teoriach. Nawet powiedział, że wyszły jej źle badania cytologiczne. Martwiła się tym, bo jej mama chorowała na raka i być może to miało, jej zaginięcie miało związek z tym, że te badania nie były dobre. Powiedział także, że wraz z nią zniknęło to 15 tysięcy funtów, które przeznaczył za odpisanie domu. Zaczęto analizować wszystko to, co w tej sprawie się działo. Oczywiście Czesław był tym głównym podejrzewanym o to, że on stoi za zniknięciem żony, że zaczęto krok po kroku analizować wszystkie szczegóły jego postępowania, jego zachowania, a więc to, że jako ostatni widział żonę, że to nie było do końca logiczne, że wrócił do Londynu, myśląc, że żona wróciła
wcześniej. No, mnóstwo tego rodzaju poszlak, chociażby to, że nie zgłosiło jej zaginięciu tutaj w Polsce, że w jakiś sposób nie szukał jej, ale takim ostatecznym dowodem było to, że miał dostać od niej, jak mówiłem wcześniej, wiadomość na komunikatorze. No, nie mógł jej dostać, dlatego że 28 lutego, a więc kilka tygodni później, przypadkowa osoba zobaczyła w rzece w Uszwicy ciało kobiety. Zrobiono badania, ciało było, powiedziałbym, w takim fatalnym stanie, dlatego że zamulone, poza tym już w takim znacznym rozkładzie gnilnym, no ale bez wątpienia zrobiono badania, to było ciało Grażyny. A mówię, że Czesław nie mógł dostać od niej wiadomości, bo w chwili, kiedy miał teoretycznie dostać tę wiadomość, Grażyna już nie żyła. Wszystko i dowody, i poszlaki wskazywały na to, że to właśnie Czesław stoi za zaginięciem swojej żony. Jeszcze jednym takim dowodem, a w zasadzie mocną poszlaką, było nagranie. To jest nagranie, które zdobyli policjanci. Nagranie z kłótni obydwojga małżonków. Czesiek i Grażyna kłócą się. Z tego nagrania jasno wynika, że Czesiek od początku kłamał, że wcale w małżeństwie nie układało się najlepiej. Mało tego, wiedział o tym, że w życiu Grażyny jest drugi mężczyzna. Był o nią chyba zazdrosny. Był wściekły, że chce od niego w ogóle odejść. No i po prostu miał motyw. Prokuratura zdecydowała się na to, żeby przedstawić Czesławowi zarzut. No oczywiście zarzut zabójstwa swojej żony Grażyny. Czesiek był cały czas w Londynie. 2 lipca 2019 roku prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, ale żeby mogła się rozpocząć procedura ekstradycyjna ściągnięcia Cześka do Polski, trzeba było wydać także europejski nakaz aresztowania, postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. To zrobiono 23 lipca 2019 roku. Tego samego dnia w Londynie policja angielska zatrzymała Cześka. Kiedy był już w areszcie ekstradycyjnym, odwoływał się, uważał, że jest niewinny. Potem był Brexit, pandemia, no wszystko to się zbiegło i trwało dłuższy czas. Także w sumie w maju już tego roku 2022 wojskową kasą został przewieziony do Polski. Parę tygodni temu, dosłownie 18 maja 2022 roku, prokuratura formalnie przedstawiła mu zarzuty i postępowanie oczywiście się toczy. Wszelka dokumentacja dotycząca chociażby ekspertyz, wyniki sekcji zwłok, no to wszystko zostało w tej chwili utajnione. Dlaczego zginęła Grażyna? Możemy się domyślać. Jak zginęła? Tego pewnie dowiemy się dopiero w momencie, kiedy akt oskarżenia trafi do sądu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek, wracajcie do poprzednich odcinków, być może do tego odcinka, gdzie został zamordowany Pedro. To też w jakiś sposób podobna historia, a dzisiaj to tyle. No i trzymajcie się.